Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jak widzicie, jesteśmy znowu w Stadeli. Oto Lords of the Fallen. A tutaj pominąłem notatkę, tak więc. Without the influence of Adir, will be a life free from divine oppression. By this we will honor those who died in the fight that freed us from Adir. Krótkie trochę. No dobra. Ale wracając. Jesteśmy w sumie w tym miejscu, które było naszym, można powiedzieć, grobem ostatnio. I tak, żeby pamiętać, muszę uważać na niego. Dobra. Ale szczerze, dosyć łatwy do pokonania on jest. Pomijając kwestię, że nawet sporo bije. Ale to dlatego, że pewnie nosimy dosyć słabo pancerz. Więc to będzie należnie do kategorii średniej, no ale wiecie. Ja bym bardziej go zaleczył, powiedzmy, do górnej kategorii lekkich. Prawdopodobnie. Ale dobra, mniejsza z tym, udało się go pozbyć. Co czeka na nas tutaj za śmierć? Dobra. Przeciwko niemu chciałbym zobaczyć, jak zadziała kara w końcu. Nie będę ukrywał, nie do końca wiem, jak to działa, ale... Ale okej, widać, że przynajmniej działa. Jakaś bitwa tutaj się toczy, czy co? Tak, jakaś bitwa chyba tutaj trwa. Zamknięte oczywiście, ale za co mam przedmiota? Co to jest? Gargulec i jastrząb? Dziwna nazwa dla broni. Zobaczmy, gdzie my tu mamy gargulca i jastrzębia. Gargulec i jastrząb. Okej, dobra, nic szczególnego. Wracamy oczywiście do pazurzyska. Bądź co bądź, jest to na obecny moment najsensowniejsza broń. W sumie tak, dobra. Mój ulubiony czar. Szkoda, że nie da się jakoś przyspieszyć rzucania. Nie ukrywam, szybsze rzucenie tego by zagwarantowało mi, że to gra będzie easy. Tak samo jak jakieś szybsze broń w sumie, która się dobrze by skalowała z tym, co obecnie posiadamy. Ewentualnie nie wiem, może jeszcze nie za późno, żeby przerzucić się, powiedzmy, na siłę czy zręczność. Chociaż nie ukrywam, bardziej bym może przed wyjątkowo w... No, siłę. Jednak chciałbym mieć też jakąkolwiek potęgę w pojedynczym uderzeniu. Okej. O, no nareszcie. Secure the area. Caslow is upstairs with Antanas. They're expecting your report. Okay. I'm on my way. Mm-hmm. I can't believe he killed all those demons by himself. I've had my share of fears, but psst, there he is. Szkoda, przerwam, że ciekawy dialog. That can never be forgiven, and that is defying your true God. This sin is eternal. And will haunt generations to come. Our children and their children will curse us, for they are the ones who will continue to suffer. I can't believe he killed all those demons by himself. Jest dialog z powrotem. I've had my share of fears, but this guy really scares the crap out of me. Tylko tyle. How could... There he is. Are you crazy? What if he hears you? Hey, don't stand so close. It's making me uncomfortable. I mean, the only creatures I saw fighting like this are the Rogar. And him. It's just too crazy. Better not to think about it. Ciekawe, co jeszcze miałem do powiedzenia. Ale ciekawy dialog. Dobra, zobaczmy, czy ma on coś jeszcze dla mnie do roboty. There's nothing to discuss with a man like you. Psst, there he is. Aha.
Czyli, że już więcej dialogu nie ma. Ja. Oni tak między sobą gadają. No, ale poza tym nic nie ma, a szkoda. Mam z chęcią sobie pogadał z tym koleżką. Ale dobra, zanim coś mamy spokój, to nie wiem, może w jakimś pokoju wśród tych zaległych, czy cokolwiek będzie coś. This will shape history. Man killed a god. Adir will not interfere with our fate anymore. His priests, of their idol defeated, they... I can't believe he killed all those demons by himself. Szkoda, że się przerwał. Cursed the moment we saw that beacon. We lost some good men on our way here. Co znowu? Cursed the moment we saw that beacon. Dziwne. Dziwne są te dialogi, byłem szczerze trochę pobagowany moim odczuciu. Zamknięte. Zobaczmy, czy cokolwiek się otworzyło dalej. Nie. No nie wiem, może tutaj wcześniej. To już chyba było otwarte. Nic nowego. Ej, dobra. W takim wypadku nie będę się tym może przejmował, pozwiedzajmy te nowsze pokoje i lećmy. A i tak swoją drogą możliwe, że sporo odcinków będę nagrywał w ciągu, bo jednak tak jakoś naszła mnie chęć na to wszystko. A nie ukrywam, mam dużo wolnego czasu akurat dzisiaj, co dla mnie problem. Dobra, tutaj byliśmy, nie. Ale są mnisi, są ranni, więc może da się z kimś pogadać, żeby jakieś questy zacząć czy coś? Nie. Dobra, to w takim razie trudno. O, notatka. These books are not just a myth, Ingvar. They exist. I've seen them myself. Last week, Antanas brought them to the monastery under cover of darkness and would not allow any of us to even touch them. These must be the scriptures we have spoken of so many times. The keys that unlock the pathway to other worlds. No, this super, super. Is good. We will be safe now. Dobra, oczywiście jakiś pokój też zamknięty, czy nie? Awaits you upstairs. No, póki co zamknięty. Ale co dalej, to zobaczymy. U. Winda. I jakaś sala do zwiedzania. Nie wiem. Dobra, ważne, że jest kryształ ten, co nawet nie będę czekał, po prostu. Chciałbym rozwinąć postać, tylko zanim jeszcze tutaj, to zobaczymy, czy mam jakieś okruchy, które coś mogą dać. Oczywiście pomiędzy na punkty zaklęć, bo ja już mam max w magii tej mojej całkowicie. O, okrucha atrybutów razy dwa, super. Dobra. Teraz ile mamy? 4000. Niewiele. Ale dobra, lepiej przechować to już teraz, niż później się wkurzać. I jedziemy. Zobaczymy, co nam się kryje. No poza tym, że prawdopodobnie Antanas, ten cały Kaslo, nasz stary jest znajomy, który w sumie nas nie lubi, ale nas musiał uwolnić. Nie. Tam jest wojsko. A skoro tam jest wojsko i tam są ci ludzie, z którymi musimy pogadać, zobaczmy, co my mam tutaj. O, notatka. I have heard him say his first words, and he has already begun to walk. He enjoys it. He's laughing with every step. It hurts to look into his eyes, for they are his mother's. Sometimes it feels like she is still here, in him, and looking at me. But it's just my imagination. She is gone, taken by an evil that will have no place in this world anymore. I will see to it. Dobra. Nie pozwolą nam podejść pewnie, znając takich wojowników, ale pogadamy sobie przynajmniej. Ej, Kaslo. We won't be seeing any more lords. Excellent. Dobra. The Rogar continue to attack. As long as they're not lords, we should be all right. Okay. Antanas is safe. Our job is done. I want to speak to him now. Not yet. There's more work to do. We will meet you in the planetarium downstairs. Why can't we speak now? Antanas will reveal his plan to you in the planetarium. He can only explain it to you there.
We'll meet you downstairs when it's safe. Okay. Czyli, że w sumie teraz mam znowu łazić po tym wszystkim i dalej bić się z potworami? Okej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Z tą drogą wiem, że jeszcze trzeba wrócić do katakomb niejednokrotnie, bo jest tam sporo rzeczy pominiętych. Ale zanim to, to... chwila, to był jakiś pokój, który teraz pominąłem. Szynka. Zamknięta. Jasne. Ta też zamknięta, pewnie trzeba potwory po prostu ubić, które jej pilnują czy coś. Okej. Ciekawa sprawa, nie przeczę. Sporo ich. Spokojnie powinienem dać sobie radę, ale nawet nie będę oszczędzał. Idę na mikstury. I... dziab. Dziab. I dziab. A, oczywiście trzy razy zdążył się odnowić zanim wykonam atak, więc... A, dobra. Rękawica. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że te ataki są trochę szybsze. Pod pewnym względem. Dobra, mniejsza z tym. A, super. Mag. Nie lubię tych magów. I eksplozja, która oczywiście rani tylko mnie. Po co ma ranić swoich? Przez to naturalne, że jeśli on korzysta z magii, to ta eksplozja jest tylko groźna dla mnie. Ciekawe. Ciekawe, ile tak naprawdę tej rzeczy jest do odkrycia. I ile skrzyń z tych wszystkich będę mógł otworzyć później. Dobra, mniejsza z tym. O, utknął, super. Nawet nie będę czekał, po prostu to jest jedyny sposób, jak można logicznie się teraz go pozbyć. Chyba, że tym jeszcze. Ale nie, jak widzicie. No, niestety, jest uodporniony na te wszystkie rzeczy. Okej, więc zacznijmy standardowo od modlitwy. Ona przyspieszy nam regenerację many. Tym samym powinno przyspieszyć nam to możliwość wyeliminowania tego gościa. Gdybyś tylko chciał strzelać z tej rękawicy, to byłoby fajnie. Resztkę już można na szczęście bronią dokończyć. Żeby to już był koniec? Pewnie jeszcze nie. Ale spokojnie, zaraz się zobaczy się. Chociaż skrzynię można tu otworzyć, więc może reszta też już się otworzyła magicznym trafem. Harmonia, puklesz, okej. Dalej wszystko pozamykane. Nie jestem może tutaj ekspertem czy coś, ale to jest trochę takie... dziwne, że wszystko jest pozamykane i nawet nie ma podpowiedzi, jak to pootwierać. Skrzynka. Nie, może jakaś konkretna kolejność, czy coś. Wymiary. Okej. Ciekawe nazwa jak na pancerz. Ale no. Szczegóły zobaczymy później. Tutaj zamknięty też. Też schodami tutaj. Okej. I kolejny raz spotkanie z pierwszym bossem. Na szczęście... jak widzicie, kosa jest dobra przeciwko niemu. Trzeba po prostu wyłapać moment i nawet nie trzeba się już przejmować niczym. GG easy po prostu. Coś dostałem, nie wiem co, bo dialog pewnie się uruchomi. Antanas jest tu i on chce rozmawiać z tobą. Wielki, wspaniały Antanas. Czemu wygląda jakby był jakimś po prostu bogatym gościem? Nie wiem. Harkin, Caslo tells me you've been victorious against the Rogar lords. It is a feat my own men have not managed. Nie tak łatwo ich zabić, czy są po prostu za słabi? Nie tak łatwo ich zabić, będę szczery.
I don't die easily. Tell me how you do it. It requires patience. This war has been waged for far too long at far too great a cost. My people are suffering. I cannot protect them as long as I'm trapped in this godforsaken place. The tide has turned in our favor. Battles have been won, but the war yet wages, Harkin. We should move you to a safer location. No, Harkin. Antanas is the one the Rogar seek. They will hunt him down no matter where he goes. But we have a plan. One that will bring the battle directly to our true enemy. You mean the Rogar? No, Harkin. I mean the God. Our mission was to ensure your safety. The strategy has changed thanks to you. Super. No one has been able to stop the Rogar. Our only hope was to barricade ourselves against their forces and wait them out. Now our plan is to kill a god. It's been done before, Harkin. The three judges. That's a tall tale told over campfires by fools with too much time to spare. They're not just tales. They're history. How do you know? Because Caslo and I are direct descendants of those judges. The stories of their exploits have been handed down directly through the generations. And now to you. You? The judges. Yes. We uphold the knowledge of the judges to make sure mankind is safe. You must return to the Rogar realm. Once there, kill the remaining Rogar lords. Once they are gone, Adir will have no choice but to enter the fight himself. And when he does... Czyli jednak... Dobrze czułem. I understand. Not all of the lords are in the temple, Harkin. Some of them might be staying closer to the god. You will need this to access the heart of the Rogar realm, the Chamber of Lies. Your gauntlet will be able to open the path inside the Chamber of Lies, if you allow me to prepare it. Luck in battle, Harkin. If we meet again, it will be to celebrate your victory. Okay. Harkin, before you go... Yes? There's something strange going on here. I don't know what exactly, but I intend to find out. Okay. Dobrze. Nie wiem, czy coś dostałem, czy jak. Ale mniejsza z tym. Zobaczmy, czy teraz mogę to pootwierać chociaż. Bo ja chcę te skrzynie. Pewnie nie. No, dobrze, myślałem. Zamknięte. Dobrze. Więc musimy powrócić do świątyni. O. My brother Simon has been missing. Ciekawa sprawa. You are Harkin, right? Tak, Harkin. They say you fear no man. It's good to meet you. My name is Matthew. My brother Simon has been missing. Where did you last see him? He's a monk like me. He might be in the wine cellar. He goes there quite a bit with these other meddlers. I just hope he's safe. Okay, mamy questy. Thank you. Dobra. Żeby nie było, wiem, że główny cel jest inny, ale ja lubię poboczniaki, więc... Po prostu połażę tutaj, pozwiedzamy wszystko dzisiaj na spokojnie. Jakąś tam będę musiał fajną scenkę potem wybrać na miniaturę. Ale nie wiem co. O! Żeby to był nasz stary kolega? Tak! Patrzcie, nasz kolega! Co potrzebujesz? My laboratory is in one of the towers outside. I can't get there with all these Rogar running around. And you need me to clear the way. Exactly. I can't share my laboratory with monsters. Only with those I want to save. Okay. I'll check it out. Thank you. Let me know when the laboratory is safe. A proszę. Teraz nagle jesteśmy bohaterem tych ludzi. Z nimi da się pogadać? Nie, w dalszym ciągu nikt nie chce. So it's true.
Antanas is sending you back to the demon realm. Why do you care? Some traitorous men under my command fled through the passageway. If you find them on the other side, kill them with extreme prejudice. Their squad has a unique arm tattoo. That'd be the good proof to me that these bastards rot in hell. I have met them already. So, they're dead? No. Then get... Ciekawe. Czyli ci wojownicy, których spotkaliśmy... Musimy ich teraz zabić. Nie, no szkoda mi tych ludzi, przecież... Oni mi niczym nie zawinili. Ja im też szczerze nie, więc... Dobra. Dobra. Cicho. We lost some good men on our way here. No, the bombies that got killed when we finally arrived. Czy to kolejny jakiś dialog taki, który... dobra, nie mam cierpliwości do tego wszystkiego. Dalej nie otworzyli, serio. Czyli kiedykolwiek to otworzą? Dobra, mniejsza z tym. Co mniejsza o to. Mamy przejście. Ale jak z energii podobnego rodzaju? Aaaa! Okej! Okay. Tym rękawicą teraz możemy otwierać przejścia. Fajne. Mhm. Dobra, warto wiedzieć. Teraz wiem już, o co chodziło z tymi wszystkimi blokadami. I... O. Dziwnie mi spadły jakby klatki. Okej. Okay. Czyli w ten sposób mamy... Co jest? Dobra, mniejsza z tym. Mamy teraz... O! Mam bossa. Dobra. Na bossa takiego jak ten wolę jednak chyba młotka. Nie wiem, tak jakoś pewniej się czuję przy tym młotku. Ale naprawdę, wydaje mi się, że jakby mi spadły FPS-y dosyć mocno. Już nie. Ale co w ogóle jest? Widzę, że to jest duże. I że mnie zabiło. No nieźle. Dzisiaj mam tu kolejnego bossa. Halo, Harkin. Biegnij. Odzyskaj swoje dusze. Oj, Jezuśka. Nie wiem, czy jestem gotowy na starcie z czymś takim. I znowu śmierć. Nie wiem. Nie wiem, jak ja mam to pokonać, ale... Mam 23 minuty odcinka tu, w sumie. Boss. Pewnie spędzimy nim resztę czasu całego. Dobra. W ogóle on jakiś kołże zostawia za sobą. Chyba, że... Skoro zostawia za sobą jakieś kałuże... Podejrzewam, że po kolorze, że to może być trucizna. Podejrzewam, że może znam już wyzwanie. Jeśli ktoś jest pewien, to prosiłbym o potwierdzenie albo zaprzeczenie. A wydaje mi się, że prawdziwym wyzwaniem tutaj będzie pokonanie go bez wpadania w te kałuże. Najpierw musimy go przewrócić, a teraz... Aha, po głowie go trzeba. Okej. Dobra.
Zaczynamy rozumieć zamiast tej walki. Dobra. Dobra, najpierw mikstura. A teraz kilka ciosów w łepetynę. W ogóle muszę zobaczyć jedną rzecz na sterowaniu. I to szybko. Bez niej nie mam szans nic tutaj osiągnąć. Gdzie to jest? Zmiana danego przedmiotu. Zmiana mikstury Y, okej. Okay. Dobra, tylko jak to wyposażyć? Okruch magii nie. Okruch energetyczny. To jest to, czego będziemy potrzebować. Dobra. Ech, nie jest łatwo grać bez namierzania. Ale jeśli nam się to uda... Chlej mikstury. Proszę cię, Harkin. Chlej. W ostatnich chwilach potrafi nieźle się odwracać. I śmierć. Oczywiście. Ale dobra, wiecie co, mam już po prostu sposób. Wiem, jak to wygrać. To się liczy w sumie. Gdzie to jest? Zamiast spróbujmy to zrobić inaczej. Pomijając oczywiście tego kałuża. Nie, chyba nie działa. A jeśli działa, to jeszcze bardziej utrudnia niż pomaga. Dobra. Pewnie przegram właśnie wyzwanie, więc pozwólcie, że podniosę moje. A, nawet nie podniosłem. No, pozwólcie, że po prostu umrę se. Wezmę tym razem już na dzień dobry okrucha. Zażrę. I mamy krótką chwilę zwiększonej energii. I oczywiście umarłem. Nie, dlatego bo potrzebuję całkowicie innej broni, czegoś szybszego. Prawdopodobnie tak. Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Bez żadnych zabaw w jakieś dziwne magie, otępienia i inne rzeczy, po prostu. Nieźle. Nie będę ukrył tego, żebym się nie spodziewał. Dobra. Nie to! Zmarnowałem okazję, super. I teraz też oczywiście. O dobra, widać, że przynajmniej modlitwa na niego działa. Szkoda tylko, że moje uniki nic nie działają na niego. No widzicie, no po prostu on bije plecem. Nie wiem, czy on ma jakieś radary, czy co, ale tą bronią, powiem wam szczerze, nie ma szans, żebym go pokonał. Gorzej tylko, że muszę, bo nie widzę innej opcji. Nie wiem czemu, wydaje mi się, że się mam nakierowany na jego nogę, to jakoś łatwiej się tego wszystkiego unika. Nie mówię bezpośrednio o kolcach, ale ogólnie o tej bestii całej. No. Ale tak przy okazji, delikatnym sucharem, czemu ja to kliknęłem znowu. Mam bestię, to jest tylko piękną, już trzeba znaleźć.
Dobra. Wezmę to nawet, bo jednak ta energia strasznie wolno się leczy. Dzięki przyspieszonej regeneracji może uda mi się nawet szybciej uporać z tym gościem. Dobra. Nie ten przycisk. Myślę, że nie trzeba, jeśli już odświeżać po każdej akcji, kiedy udało się go przewrócić, bo jak widać, teraz jest nakierowany na głowę, tym samym blokując mi po prostu widok w taki sposób, że najprościej nie wiem po prostu, jak go atakować w inne części ciała. Dobra. Pora na mój ulubiony czar w sumie. W sumie też nie będę ukrywał, jedyny, który widzę, że jest sensowny. Niezależnie od sytuacji. Super. Utknę pod nim. Oj, gdybym był jednak zielonym, teraz byłoby tak super, powiem wam szczerze. Dobra. Zaraz go przewrócimy, o ile on nas nie zabije najpierw. O. Dobra. Odwiedziny domowników zaliczone. Że ten patrzcie. To może być ten moment. Nie mówię, że już teraz oczywiście wiecie, ale czuję, że to może być to podejście. Dobra. Dobra, przewracamy. I czyżby to było to? Dobra. Okej. Kolejny pokonany niż próby miniatury. Z tym sam się rozwiązał. I teraz zobaczymy, czy moja teoria była prawidłowa. Wiecie, to jest moja spekulacja, myśli. Zazwyczaj, podkreślam zazwyczaj, jeśli chodzi o bossa, trzeba jakoś się bawić jego mechanikami, żeby zdobyć nagrodę. No. Poza pierwszą dwójką, gdzie tam to w sumie było niepowiązane. Już dobra, w sumie nie wiem nawet. Ale tak jest moje. Okej, dobra, bez przesady. Takie są moje spostrzeżenia, przynajmniej mnie się tak wydaje właśnie, że dla przykładu, w przypadku tego, jak mu było. No i no, czempiona, dowiedziałem się, że trzeba było nie dopuścić do tego, żeby on się wściekł. Przez atakowanie nas, czym od naszych ataków. Tam się wściekł automatycznie przy utracie zdrowia na niepełnym, to okej. Plama, mod. Zaraz zobaczymy. Ale kontynuując, w przypadku. Natomiast z kimś jeszcze walczyliśmy, co się udało. A tego z kosą, właśnie, to dowiedziałem się, że chodziło tylko i wyłącznie, uwaga, wielki werble, o to, żeby zabił swoich pomocników swoim tym atakiem, tym, co mnie ciągle biją. Łatwo. Dobra, teraz gdzie jest ten topór? Plama. Według obrażenia? Nie. Sortuj według... Halo... Gra. A. To nie co? Kto się... O. Moc, energia, waga. Rodzaj. Dobra. Po rodzaju może znajdziemy to, czego szukam. Plama. Młot pod siłę, który się skaluje z siłą. Aha. Dobra, mniejsza z tym. Nic wielkiego.
Gdzieś tu powinny być zaraz te moje rzeczy, oczywiście. Wracamy do pozu wszystko, bo w sumie nic lepszego nie ma. W ogóle patrzę, coś tutaj znowu wypadło. A, jakieś trzy okruchy. Dobra. Zobaczmy w ogóle, czy ten gość coś od nas chce, czy nie. O, tak. I've never seen anything like it. But you killed it without a second thought. Maybe you could help us. No mówię, co chodzi. Help you? How? In the back of the citadel, there's a grotesque thing spitting poison. It killed three men. Nobody dares get near it. A, czyżby chodziło o pajaka? I'll see what I can do. Thank you. I'll be inside, awaiting news. Dobra. Jednak, powiem szczerze, innymi rzeczami zajmiemy się już w kolejnych epizodach. Powiem szczerze, bardzo udane. Nie spodziewałem się, że uda się coś takiego fajnego właśnie odnaleźć, a jednak mimo to. Brawo my. Oczywiście używam w pełni sił kamienia. Czytajcie, wręcz odnawiam sobie życie, miksturki, wszystko. Mamy 7000 expów. Wykupuję punkta. No i powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, w co teraz inwestować. Chociaż tak daleko poszedłem z tą wiarą. Zresztą szkoda by było nie inwestować dalej, ewentualnie, no wiecie, trochę w życie, czy tam jeszcze bardziej wytrzymałość, żeby móc jakieś lepsze pancerze ubierać. W sumie to jest chyba dobry pomysł. Spróbować jeszcze lepszy pancerz ubrać. Na strefie zielonej oczywiście wiem, że tam ludzie mogą mówić różnie, czy tam kontent na zasadzie, żebym nie brał zestawowo, ale ja lubię mieć pełen zestaw, zobaczymy w ogóle, czy na gryfie się uda. Nie. Gryf jest za ciężki. Opanowanie, waga. Aha. Dobra. Mądrość ma 2,5. Spróbujmy może w takim razie. Nie wiem. Aha. Nie wiem. Zobaczmy, jak jest najpotężniejsze, co mamy tak dostępne, tak szczerze. Oczywiście głównie trzeba szukać fizycznych, prawdopodobnie. Wygląda na to, że nic lepszego od harmonii nie zdobędziemy. Jeśli chodzi o wagę przynajmniej. Więc obieramy harmonię. I zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Już nosiliśmy, więc w sumie wiele różnicy to nie zrobi. No i dobra, mamy kompletną zbrojkę znowu tą, w sumie chyba moją ulubioną. No, oczywiście będziemy inwestować potem dalej w to wszystko. Może jeszcze w coś innego zdobędziemy tak dalej, ja robię ponownie zapis. No jak mówiłem, to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.